Witam Państwa bardzo serdecznie w Polonii 24 Weekend. W ten weekend zajmiemy się m.in. tym, co za naszymi oknami. To panorama Warszawy, która przyciąga coraz większą liczbę turystów, choć nie tylko sama Warszawa, bo cała Polska. O tym, że jest piękna, wiemy, a turyści coraz częściej o tym się przekonują. Za chwilę więcej na ten temat, ale na początek zapraszam Państwa na skrót najważniejszych polonijnych informacji. Co najmniej do 15 grudnia potrwają niemieckie kontrole na granicy z Polską, Czechami i Szwajcarią. Cel? Powstrzymanie przemytu ludzi. Są efekty. W województwie zachodniopomorskim odnotowano największy spadek prób nielegalnego przekroczenia granicy, nawet o połowę. Patrole prowadzone są wspólnie z polskimi funkcjonariuszami Straży Granicznej. Muzeum Pamięci Sybiru otrzymało prestiżową nagrodę muzealną Rady Europy 2024. To wyraz uznania dla placówki, która od 2 lat pielęgnuje pamięć o rodakach deportowanych w głąb Związku Sowieckiego. Jej głównym zadaniem jest badanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o losach ludzi zesłanych na nieludzką ziemię. Placówka została wyróżniona przez Komisję Kultury Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Polska na czele tabeli światowego rankingu znajomości języka angielskiego. Raport opracowany przez szwedzką organizację Education First nie pozostawia wątpliwości. Nasz kraj zajmuje 1. miejsce w kategorii wysoka biegłość. Młodzi ludzie mocno czerpią z różnych tekstów kultury, które są dostępne. Platformy różne streamingowe, które są aplikacje, gry internetowe. Z kolei w zestawieniu państw nieanglojęzycznych, w których najlepiej mówi się po angielsku, Polska uplasowała się na 13. pozycji. 1. miejsce w tegorocznym rankingu zajęła Holandia, która uzyskała 647 punktów. Coś musi być coś ważniejszego niż te grosze. Chłopi powalczą o nominację do Oscara we wszystkich kategoriach. Najważniejsze z nich to najlepszy film animowany, najlepsza muzyka filmowa i najlepsza piosenka oryginalna. Męża mam. Tak masz. Odwrócisz to. Dowiemy się, czy te nominacje dla nas są dopiero w styczniu. I wtedy będzie kolejna walka przed filmowcami, żeby tego upragnionego Oscara dostać. Oficjalne nominacje do amerykańskich nagród Akademii Filmowej zostaną ogłoszone 23 stycznia, a finałowa gala, podczas której przyznane zostaną Oscary, 10 marca. Czas teraz na rozmowę Polonii 24 Weekend, a moim i Państwa gościem jest Marcin Drużycki, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. No to pochwalmy się trochę tą Polską na początek, bo przecież nie tylko my się chwalimy, ale chwalą nas za granicą. To gdzie tak dostrzegają to nasze piękno? Największą niespodzianką nowego roku 2023 było, gdy wziąłem prasówkę, patrzę, a tutaj CNN Travel mówi o Polsce, że jesteśmy na 1. miejscu jako destynacja pożądana do tego, żeby ją zobaczyć. To był chyba najprzyjemniejszy moment, aczkolwiek cały ten rok pokazał 17 takich rankingów, gdzie wymieniają Polskę jako miejsce bardzo ważne do odwiedzenia i chyba jednym z najważniejszych, no to USA Today, które powiedziało, że Polska w stosunku jakości do ceny znowu 1. miejsce. Wymijamy Meksyk, Chorwację, chyba wszystkie kraje świata. Oczywiście tych rankingów było bardzo, bardzo dużo. To jest Miles Benelux, który mówi o naszej komunikacji już na terenie Polski i oczywiście o naszej kuchni. A ja tutaj nawet patrzę, że i Chińczycy, Hiszpanie. No, w Hiszpanii określają nas jako taką
gwiazdkę, jeżeli chodzi o destynację. Chińczycy jako taką perspektywiczną destynację, gdzie też można jeździć, czyli jak się okazuje, na całym świecie Polska jest, no, Polska jest po prostu atrakcyjna, a z drugiej strony też można tutaj tanio przyjechać, tanio zjeść i dobrze, co najważniejsze. No a chyba te koszty w czasach kryzysowych są teraz niezwykle ważne. Kwestia kosztów jest jedną z najważniejszych zmiennych, którą bierzemy pod uwagę, jeżeli chodzi o wyjazdy. Ale tutaj trzeba zaznaczyć jeszcze jedną, jakość. Nasze hotele są budowane po wejściu do Unii Europejskiej. One są w zupełnie innej jakości niż hotele w Niemczech, we Francji. Cztery gwiazdki nasze, to tam musiałoby być chyba sześć. To jest pierwsza zasadnicza sprawa. Po drugie, nam się po prostu jeszcze chce pracować. Tam jest coraz trudniej o pracowników. No i kolejna bardzo ważna sprawa, kiedy zostałem zapytany ostatnio w Stanach Zjednoczonych na panelu, co musimy zrobić, żeby ta turystyka w Polsce się jeszcze lepiej rozwijała? Bezpieczeństwo. Musimy zachować to bezpieczeństwo, które mamy. Można by mówić dużo o krajach w Europie Zachodniej. Ja dostrzegam takie połączenie między czy Słowenią, czy Chorwacją, czy Polską, czy nawet Czechami, czy Słowacją. W naszych krajach jest ciągle bardzo, bardzo bezpiecznie. No właśnie, względy bezpieczeństwa są niezwykle ważne. To takie bezpieczeństwo, żeby na przykład wieczorem móc bezpiecznie wyjść, pochodzić sobie po mieście i na przykład, żeby nikt nam nie ukradł portfela czy torebki. A z drugiej strony też to bezpieczeństwo regionu całego, bo przecież wszyscy wiedzą, co dzieje się za naszą wschodnią granicą na Ukrainie. No tak, to jest kolejna kwestia, o którą byłem pytany na w sumie 56 spotkaniach, które odbyłem ostatnio w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze pytanie, które padało, co tam się dzieje za tą naszą wschodnią granicą, jak wygląda ta turystyka na wschodniej części naszego kraju. Przypominam, dość duży kraj. Oczywiście tam ta turystyka trochę kucnęła, chociaż wszystkie rankingi, które pokazują, tych turystów mamy coraz więcej. Powiem tylko o Czechach, 111% więcej turystów. Chorwaci płaczą, gdzie są Czesi, no są w Polsce. Jak zobaczyli jeszcze nasze piaszczyste plaże, to powiedzieli do widzenia kamieniom. Ale wracając do Ukrainy, i to, no nie mogłem uniknąć odpowiedzi na pytanie, co tam się dzieje. Oczywiście trzeba było zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie pomyśleć o tym, to jest taki sztab kryzysowy trochę, bo oczywiście nie możemy mówić o bezpieczeństwie, bo jeżeli ja powiem tylko, że w Polsce jest bezpiecznie, tym samym zachęcę ludzi do tego, żeby zaczęli grzebać po internecie, o co chodzi z tym bezpieczeństwem. Dlatego tutaj oparliśmy się o tak zwaną gościnność, która już jest od średniowiecza z nami, słynne gościńce. I to zostało chyba z nami do tej pory. Mimo tej naszej dosyć trudnej historii między Polską a Ukrainą, w obliczu zagrożenia Polacy sięgnęli po nich, chcieli im pomóc, mimo zagrożenia nawet dla naszego kraju, bo wiadomo, no, Putin nas nie kocha. Jednak Polacy pomogli, teraz 3,5 miliona Ukraińców mieszka z nami, chodzą z nami do szkoły, chodzą z nami do pracy, mają swój social. Także to jest chyba też takim bardzo ważnym aspektem, że ludzie z innych krajów chcą zobaczyć, co to jest ta Polska. Ta polska gościnność jest znana nie tylko wobec turystów z całego świata, ale także właśnie wobec tych bliskich turystów, wobec naszych sąsiadów. I dlatego Czesi między innymi wybierają właśnie Polskę. Co ciekawe, wolą nas niż na przykład Chorwację, mimo że tam mają gwarantowaną pogodę, a u nas bywa z tym różnie. To są kulisy naszej pracy. W momencie, kiedy widać było, że wybucha wojna, natychmiast rozmowy z ministerstwem o tym, co mamy robić dalej. I właśnie wtedy powstał pomysł, że musimy powołać nowe ośrodki blisko nas, żeby można było jechać samochodem do nas. Półtora roku temu został otwarty ośrodek właśnie w Czechach, który obsługuje rynek czeski i słowacki. Powstał ośrodek na Węgrzech. No i powstał też ośrodek niefortunnie trochę w Izraelu, bo no wiemy, jaka teraz jest tam sytuacja. Musieliśmy ściągnąć naszego pracownika tuż po dosłownie kilku miesiącach jego pracy i widać tego efekty. Czesi 111% wzrostu, Słowacy no prawie 30%, Łotysze, Litwini też ponad 30% wzrostu, Stany Zjednoczone prawie 30% ostatnie dane pokazują, wyłączając całkowicie żołnierzy z tego
z tego rankingu, ale też Ukraińcy, bo to jest też bardzo ważne, bo można by powiedzieć, a Ukraińcy wszyscy przyjechali, mieszkają na nasz koszt. Nie. Biorąc pod uwagę tylko tych, którzy płacą za siebie tutaj w naszym kraju, mamy wzrost o 73%. Także istotne cyfry. Cyfry i liczby nie kłamią, zagraniczni turyści chętnie przyjeżdżają do naszego kraju. No to zobaczmy w takim razie, co urzeka ich w Polsce. To nie francuskie żabie łódka, azjatycki ramen, ani nawet włoska pasta, ale swojska polska baba. Przez żołądek do serca, prosty przepis. Wystarczy upiec babkę kiszkę, oczarować naszych turystów. Jeśli komuś nie po drodze z takimi kulinarnymi atrakcjami, może na przykład wybrać się do Uchowa. Tam lokalna ciekawostka przerodziła się w międzynarodową atrakcję. 44-metrową wieżę widokową. Wielu sceptyków było, jeżeli chodzi o mieszkańców, a w tej chwili, proszę Państwa, są weekendy, że jest w ciągu weekendu ponad 1000 osób. Sceptycyzm chowamy do kieszeni, bo oto Polska staje się turystycznym świętym graalem i przyciąga jak magnes zagranicznych gości. Turystyka miejska jest nadal w ścisłej czołówce. To jest ogromną szansą dla polskich miast. Brytyjczycy cenią sobie również naszą historię, kulturę, a ostatnimi czasy również polską kuchnię regionalną. Zapraszamy do Polski. Wiemy już, jakimi atrakcjami może pochwalić się Polska. Zresztą wiemy to już nie od dawna, ale na przykład z takich krajów arabskich goście chyba wcześniej o tym nie wiedzieli, a teraz nagle, jak się okazuje, wiedzą. To znowu działania, które udało nam się zrobić razem z różnymi ministerstwami. Już kawałek czasu temu miałem okazję podpisać umowę z Arabią Saudyjską odnośnie turystyki i zakresu działania. Efekty widać już w tym roku bardzo, bardzo mocno. Rzeczywiście, szczególnie Małopolskę, można powiedzieć, upodobali sobie Arabowie. Czyli góry. Czyli góry, tak. Pierwszy raz zobaczyli śnieg, ale doceniają również nasze rękodzieło, doceniają naszą kuchnię, ale też historię. Widzą tych górali ubranych w swoje tradycyjne stroje, widzą naszą góralską muzykę. No i teraz pewnie można się spodziewać ich bardzo wielu na jarmarkach, które również są doceniane przez w sumie cały świat. Następny ranking CNN Travel docenia nasz Kraków jako jeden z największych i chyba najważniejszych jarmarków w Europie, ale tu nie możemy zapominać o Gdańsku, który został doceniony też przez Best Destination, czy Poznań, który jest nominowany w chyba najważniejszym rankingu. Zobaczymy, co będzie. Rozstrzygnięcie niebawem. Mam nadzieję, że Poznań wygra. Te jarmarki bożonarodzeniowe teraz bardzo popularne na całym świecie. W Europie jest mnóstwo takich kultowych, chociażby ten w Brukseli, czy w Madrycie, albo też w Berlinie. Ale w Polsce cały świat przede wszystkim skupia się w tym roku na Poznaniu. Można by wymieniać również jarmarki w Nowym Jorku czy w Toronto. Ja doceniam Poznań głównie za to, że są w bardzo trudnej sytuacji, są podczas remontu, jeszcze to nie wszystko jest skończone, a tu taka niespodzianka, poznański jarmark w czołówce. Oczywiście tam mamy znowu do czynienia z rękodziełem, mamy do czynienia ze sprzedażą jedzenia takiego polskiego, tradycyjnego. Nasze kochane pierogi, które są doceniane na całym świecie, czy żurek. No i tutaj chciałbym przejść do tej części gastronomicznej, która w tym roku też udało się wejść na zupełnie inny poziom. Podpisaliśmy umowę z Michelin, mamy 49 restauracji, które zostały docenione przez Stowarzyszenie Michelin. I Poznań jest wśród nich. Oczywiście jeszcze jest i Warszawa, jest Kraków. Mamy też już restauracje z gwiazdkami Michelin, nie tylko te wyróżnione. To wróćmy jeszcze na chwilę do przyjezdnych z krajów arabskich. Oni ponoć wypełnili nisze po Rosjanach i też zakochali się w polskiej kuchni. Dokładnie tak. No, dla nich to jest trochę inna ta kuchnia. Oczywiście przy takim gorącym klimacie je się pewnie inaczej. Ale docenienie naszej kuchni, która jest może czasem i tłusta, jest inna, po prostu jest inna. Kraje wyżej położone, te z chłodniejszymi klimatami, jednak mają zupełnie inną kuchnię i ona jest doceniana właśnie przez Arabów. Jeszcze tylko dopowiem parę słów na temat zimy i tego, co w tej chwili się dzieje, bo proszę sobie wyobrazić, że ciągle przy wyborze destynacji turystycznej myślimy o ciepłym, ale drugim miejscem
Drugą taką rzeczą, która jest bardzo, bardzo ważna przy wyborze, to właśnie jest kuchnia. I to jest bardzo ciekawe. Później bierzemy pod uwagę oczywiście naszą aktywność i myślimy o rowerach, tutaj szczególnie kraje Beneluxu. Tam właśnie razem z panem Andrzejem Pawluszkiem, naszym dyrektorem, nastawiamy się bardzo, bardzo sztywno na promocję w tym kierunku. No i wszystkie nasze obiekty spa, one też mają bardzo, bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o wybór. Czyli aktywność, czyli tradycja, no i oczywiście kulinaria, ale nie tylko w ten sposób promuje się Polska na świecie. No zobaczmy, jakie jeszcze sposoby są na to, żeby wypromować nasz kraj za granicą. Belgia nie jest dużym krajem, tak więc też grupa turystów przyjeżdżająca z Belgii do Polski nie jest ogromna. Ale są to turyści bardzo wdzięczni. Oni będąc już na miejscu nie tylko klasycznie zwiedzają, oni chcą też zapoznać się z kulturą, spróbować gastronomii, skorzystać z tego pobytu. Jeśli chodzi o tematykę, która dominuje, to jest to przede wszystkim turystyka miejska, kulturowa, no i oczywiście Kraków. Naszym zadaniem jest rozszerzenie tego postrzegania na inne piękne miasta, przede wszystkim te, które mają bezpośrednie połączenie lotnicze, czyli na przykład Wrocław, Poznań, Łódź czy Warszawa. Drugim natomiast bardzo ciekawym tematem, dużo mniej rozpoznawalnym w środowisku belgijskim, to jest turystyka aktywna w Polsce. I tutaj mamy ogromny potencjał, dlatego że Belgia jest bardzo silnie zurbanizowana, a grupa turystów lubiąca turystykę aktywną jest bardzo duża. Więc naszym głównym zadaniem w ostatnich latach jest przede wszystkim promocja szlaków wędrownych, szlaków rowerowych, przepięknych parków narodowych i takich autentycznych miejsc związanych z danymi regionami. Promowanie Polski za granicą jest niezwykle ważne, ale w tym roku także ważne jubileusze dla całej polskiej turystyki. Dokładnie tak. Zaczęliśmy od 20-lecia polskich marek turystycznych, najważniejszego certyfikatu, jeżeli chodzi o polską organizację turystyczną. I w tym roku wygrały bieszczadzkie drezyny rowerowe. To bardzo ciekawe zjawisko, gdzie można aktywnie pozwiedzać i popatrzeć sobie na nasze cudne Bieszczady. Co się wtedy dzieje? Taki zwycięzca dostaje 200 tysięcy na promocję, ale wszyscy, bo było tych nagrodzonych aż 13, dostają specjalną promocję, jeżeli chodzi o polską organizację turystyczną. A przy okazji w tym roku, przy okazji naszego nowego programu promocji Polski poprzez sport, wymyśliliśmy, że to też będzie razem połączone i wszystkie kluby sportowe grające na arenach międzynarodowych będą musiały promować właśnie wszystkie obiekty certyfikowane. Także to mniej więcej w tym kierunku pójdzie. Oczywiście tutaj ścisła współpraca z regionalnymi organizacjami turystycznymi, tak przy wyłanianiu najlepszych atrakcji turystycznych, ale i przy współpracy z zagranicznymi ośrodkami turystycznymi. A jak w takim razie w tym wszystkim odnajdują się polskie marki, też niezwykle istotne w tym kontekście? Dokładnie to jest wszystko przygotowane dla nich, czyli generalnie jeżeli taki zwycięzca złotego certyfikatu wymyśli sobie jakąś kampanię, to oprócz tych 200 tysięcy będzie cały czas promowany razem z nami, będzie wyjeżdżał z nami na targi i na wszystkie imprezy, które organizuje Polska Organizacja Turystyczna. Dobrze, jeżeli chodzi o te jubileusze, to co jeszcze mamy w tym roku? W tym roku mieliśmy jeszcze 60-lecie Polskiej Informacji Turystycznej i też bardzo ważna jedna rocznica to 75-lecie European Travel Commission, czyli Europejskiej Komisji Turystycznej. To też bardzo ważne, że tyle lat, zaraz po wojnie powstała właśnie taka organizacja, która zrzesza w tej chwili kraje całej Europy i nie tylko, bo na ostatnim spotkaniu byli również Japończycy i Australijczycy. Czyli z najodleglejszych krańców świata też przedstawiciele są, pamiętają o Polsce, widzą i chyba wydaje się, że też dostrzegają te zalety. To jeszcze tak na koniec skrótowo, w pigułce dajmy. Jakie są najważniejsze ich zdaniem zalety naszego kraju? Muszę powiedzieć coś bardzo ciekawego, bo za każdym razem, kiedy jestem na tej Komisji Europejskiej, jestem oblegany przez wszystkie kraje. Oni wiedzą, jak dużo Polacy podróżują, jak dużo wydają w tej chwili na tą turystykę. Na pewno wielkie zasługi tutaj trzeba by przypisać polskiemu bonowi turystycznemu, który zachęcił Polaków do tego, żeby odpoczywać, żeby chwilę odsapnąć od tej codzienności i zobaczyć chociażby najbliższe tereny wokół naszego domu.
Czyli to wszystko sprawia, że jednak tutaj też ludzie chcą przyjeżdżać. Oczywiście wewnętrzna turystyka jest istotna, ale też przyciągamy zagranicznych turystów. Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem był Marcin Różycki, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Zachęcał do tego, żeby przyjeżdżać z zagranicy do Polski, ale też mówił o tym, jak Polska się promuje, a o tym, że jest tutaj mnóstwo atrakcji, no to chyba nikogo nie trzeba przekonywać. W dzisiejszej Polonii 24 Weekend to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam jutro na kolejny odcinek Polonii 24. Dziękuję Państwu.